powiem szczerze, dużo was. I pytanie. Czy jesteście już gotowi? Cześć, witam serdecznie. Formacja D-Bomb, z tej strony Bartek. Piotrek. Jasiek. A na maksa jest impreza. Musi tak. Danie wino, głowa nam zamiesza. Tak jest, będzie jazda, jazda na całego. Dzisiaj zero. Naprawdę? Tak. Więc jest naprawdę bardzo fajnie. Musicie dużo wybierać, znaczy się, tak? No przebieramy trochę. Akurat już D-Bomb jest 13 lat na rynku, to co Piotrek podkreślił i już możemy, zrobiliśmy sobie pewien status i możemy sobie przebierać w imprezach i jest to dla nas bardzo dobre. Nie męczą was koncerty? Nie, no absolutnie nie, to jest wielka przyjemność, tak, na scenie się bardzo dobrze czujemy. Jesteśmy z graną paszką, więc dobrze się bawimy, jest czar. Powiedzcie, jak tworzycie swoją muzykę? No bardzo spontanicznie muzyka powstaje, tak? Muzyka powstaje tradycyjnie po polsku. Tradycyjnie po polsku, bardzo spontanicznie. Przy napojach niealkoholowych, ale naprawdę bardzo spontanicznie i to jest to i w różnych miejscach, dlatego jest nam niezmiernie miło i fajnie, że mamy, że jesteśmy posiadaczami telefonów komórkowych, które mają funkcję nagrywania i jak gdzieś nas przyłapie jakiś fajny motyw, to możemy go sobie nagrać i później w domu przerzucić to w komputerze na muzykę. Tylko wam się z wami jak zarobi się! Jak się bawicie! Oczywiście formacja D-Bomb jest jedną z grup w Polsce, która ma swoje rewelacyjne show, które nie, ostatnio nawet była porównywalna, że potrafią prowadzić koncert, pamiętasz ktoś, potrafią prowadzić koncert jak Black Eyed Peas, a jest to naprawdę bardzo znana grupa, więc... Bart, każdy koncert jest niepowtarzalne przeżycie. To się też zgadza, to jest publiczność, my powiemy tak, my troszeczkę idziemy na łatwiznę i to publiczność robi nam koncert. Co się stanie dzisiaj też? Uwaga, uwaga, tego hasła dzisiaj jeszcze nie było. Wszystkie dziewczęta piszczą! Spotykają was czasami jakieś takie reakcje, no nie wiem, na przykład żeńskiej części publiczności, jakiejś części garderoby lądujące na scenie, czy coś takiego? Czasem się zdarzy. Czasem się zdarzy, a tu akurat tu kolega Jasi jest takim magnesem do tego wszystkiego. I wszystkie części garderoby lecą w stronę Jaśka. I męskie, i damskie. Wydaje mi się, że ona to jest dzisiejsza. Kiedy przy tobie jestem, oddrapną moim ciałem. Miłość ukarmy nas, powiedz mi co ci wiesz. Gdy ogień płonie w tobie, ja jestem blisko ciebie. Paszony w oczy... Muzyka disco polo to jest coś, co lubicie, rozumiem? Oczywiście, tak? Że tak. Dlaczego akurat ta muzyka nie inna? Bo przy niej można się wszędzie bawić. Można potańczyć, można się wybawić dobrze. Powiedz mi co ci wiesz.